W naszym muzeum funkcjonuje sklepik, a w tym sklepiku księgarnia. Tu możemy spotkać bardzo wartościowe pozycje dotyczące historii miasta, regionu, książki, które na pewno wzbogacają naszą wiedzę o przeszłości przede wszystkim, a także w jakimś sensie dokumentują to, co działo się na przestrzeni wielu wieków na naszym terenie. Jako podsumowaniem tych badań regionalnych jest Skarżyski Słownik Demograficzny, gdzie zawarto biogramy 221 wybitnych mieszkańców Skarżyska i okolic, którzy rozsławiali, przyczynili się do rozwoju miasta, rozsławiali nasze miasto i wcześniej osady poza miastem, a więc naukowcy, prawda, ale też i ludzie, bohaterowie walk o niepodległość. To ciekawą książką również jest książka o życiu i męczeństwie księdza Kazimierza Sykulskiego, dlatego że ze Skarżyskim całe życie był związany, a był tu proboszczem od 1913 roku do 1917. I rzeczywiście jego wkład w organizowanie osady w czasie wojny był bardzo duży. No jest to charyzmatyczna postać, wybitny kapłan, męczennik Oświęcimia, a wcześniej parlamentarzysta, prawda, i uczestnik wojny z bolszewikami. Z całą pewnością zasługuje na uwagę. Podobnie zresztą jak i książki dotyczące już konkretnie naszego miasta, mianowicie Kronika Orła Białego, gdzie Krystyna Wojciechowska, znana badaczka, zbieraczka, kolekcjonerka, dokumentowała nam czasy powojenne i czasy wojenne, gromadząc materiały o zbrodniach na dalszych terenach, o rodzinach, które dotknięte były tym losem okupacji. Z tych naszych książek jest jeszcze wiele, choćby Kronika Zakładów Metalowych Juchniewicza. Bardzo ciekawa pozycja, gdzie możemy śledzić, prawda, historię w oparciu i o wspomnienia, i o dokumenty tego największego naszej fabryki, dzięki której Skarżysko istniało i w czasie II wojny światowej, i później po wojnie. No, zasługują również monografie właśnie dotyczące choćby milicy pierwszego osiedla, które zostało wybudowane po II wojnie światowej. No i właśnie pozycja jedna z ostatnio wydanych, mianowicie monografia czasów Skarżyska w dobie okupacji, a więc w latach 1939-1945. Oczywiście to są przykłady, tych książek jest dużo więcej. Zachęcamy, bo praktycznie w Skarżysku księgarni nie ma, gdzie można by było te książki nabyć. A przyszedł czas przedświąteczny, długie zimowe wieczory, aż zachęcają do tego typu lektury i refleksji nad dziejami, pięknymi dziejami naszego miasta.